Witam Cię w drugim tygodniu, w drugą sobotę Wielkiego Postu. Mam dla Ciebie całkiem nową bajkę, opowieść. Może się uśmiechniesz, kiedy będziesz ją słuchać. Posłuchaj. Pewna ćma miała wielkie zamiłowanie do latania w stronę gwiazd. Była bardzo młoda, opowiedziała o tym swoim rodzicom ćmom, swojej mamie. I powiedziała, że ona bardzo kocha lecieć w stronę gwiazd. Mama oczywiście zbyła ją z szybkim tekstem. Lepiej się zakochać w lampie biurkowej, niż latać w stronę gwiazd, oczywiście. Powiedziała mama ćma. Ale oczywiście ćma nie posłuchała się i dalej latała każdej nocy, przez całą noc w stronę gwiazd. Wracała nad ranem zmęczona swoją bezsilnością, nie dotarcia tam. Pewnego dnia, kiedy już trochę podrosła, tata do ćmy powiedział tej, której latała właśnie do tych gwiazd, że to jest że jest wielkim wstydem w rodzinie, bo siostry, bracia mają już poprzypalane skrzydełka od lamp, pokazujące znaki, że są prawdziwą ćmą, a ona nawet jednego przypalenia nie ma. Ale ta nawet tym się nie przejęła i dalej latała w stronę gwiazd. Dalej była zakochana w tej gwieździe, która jest na samej górze. I ciągle każdej nocy wlatywała do niej. I kiedy tak dożyła ta ćma sędziwego wieku, oczywiście już wszystkie inne ćmy już dawno nie żyły. Mama nie żyła i bracia nie żyli, bo przepaliły się ich skrzydełka. Skończyli gdzieś przypaleni na jakiejś lampie. I tylko ona sama tak dożyła do tego wieku, każdego dnia latając w stronę gwiazd. Oczywiście nie chodzi w tej bajce o to, żeby być ćmą i sobie przypalać. Ale bardziej chodzi o to, kim jest gwiazda. Gwiazdą jest Chrystus. Jeśli dla Niego będziesz chciał i dla Niego będziesz każdego jej nocy wylatywał do góry, mimo tego, że inni będą mówić, że to jest niemożliwe, to sprawi, że będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Robienie rzeczy niemożliwych to jest wyzwanie dla każdego chrześcijanina. Nie trać więc czasu na przypalanie sobie skrzydełek na jakieś marne lampy. Tylko popatrz do góry i czym prędzej leć w stronę gwiazd.